i zapraszam pana za rok. Cześć! Dzisiaj dojechaliśmy do Zielonej Góry, odwiedzimy Rafała Kaszę oraz Teofila Deciuka, zobaczymy ich tor do trenowania, na którym mają przeszkody takie, jakich nigdzie, nigdzie nie znajdziecie, porozmawiamy, potrenujemy, mają dla mnie kilka zadań do zrobienia, ja mam dla nich kilka pytań, zobaczcie, co z tego wynikło. Jesteśmy w Zielonej Górze, tutaj u Teofila Deciuka i Rafała Kaszy, jednych z zawodników Ninja Warrior i topowych zawodników OCR w Polsce. Zaprosili mnie tutaj na tor, na którym na co dzień się przygotowują. Powiedzcie, czyja to jest inicjatywa, ten tor? No ja tutaj wpadłem na pomysł, żeby na takim, można powiedzieć, śmietnisku wybudować kilka konstrukcji, które by właśnie pomogły nam pod treningi biegów z przeszkodami, czy Ninja Warrior. Tor działa od ponad 5 lat. Myślę, że są tutaj ciekawe różne rozwiązania, których nigdzie indziej nie zobaczycie w Polsce, a nawet i może na świecie, więc no fajny ten tor jest. Myślę, że kto tutaj się zjawi, to zawsze znajdzie coś dla siebie i coś na pewno, czego nie widział nigdzie wcześniej, gdzie indziej. A powiedzcie mi, czy ten tor jest tak ogólnodostępny, każdy może przyjść sobie z ulicy, poćwiczyć, czy jak to wygląda teraz, jak jego funkcjonowanie, jakby na przykład teraz się zbliżają wakacje i ktoś by stwierdził, że chce się przygotować do programu, to czy tu może przyjść, czy musi się na przykład telefonicznie z wami skontaktować, żeby tu wejść, czy jak to wygląda? Wysłać list gołębiu pocztowym i wtedy jak przejdzie pierwszą akceptację, to jest szansa na to, że zostanie zaproszony. Nie, generalnie tutaj ludzi z zewnątrz nie zapraszamy, staramy się tutaj sami ćwiczyć, są tutaj po prostu rzeczy bez atestów, robione własnoręcznie, ale jeśli ktoś tam się do nas odezwie gdzieś w wiadomości prywatnej, to staramy się taką osobę tutaj, powiedzmy, zaprosić, żeby sobie skorzystała, natomiast czasem też są organizowane treningi takie ogólnodostępne. O! Ja to teraz zrobię. Czyli mówisz, że to są własnej roboty głównie tutaj przeszkody, a kto je robił? No, to robimy na spółkę, zależy, część rzeczy robi Rafał, część ja, wiele z nich montujemy wspólnie. Tak naprawdę od 4 lat działamy tutaj razem, rozbudowując to, jak zobaczylibyście zdjęcie, jak wyglądało to na początku, no to jest chwila konsternacji, później uśmiech. No nie było to za bardzo przeszkód, musiało parę rzeczy, a na dzień dzisiejszy no naprawdę jesteśmy w stanie się przygotować na wiele różnych wyzwań. No między innymi czy to Ninja Warrior, czy Mistrzostwa Świata NNL. No forma została zrobiona tutaj, a może przekładać się na wszelkiego rodzaju tory. No niektóre zabawki są po prostu o wiele trudniejsze niż na zawodach, co później daje sporo możliwości, tak? Możemy, wpadamy i na przykład jak tutaj mamy talerze frisbee, które są mega skomplikowane, bo są totalnie ruchome, trzeba złapać je precyzyjnie na środku, no to takich rzeczy się nie spotyka praktycznie na zawodach. A jeśli spotykasz, no to wtedy jest tobie łatwo, ponieważ już masz takie rzeczy przepracowane. Dobrze. Ty jesteś też radnym Zielonej Góry i powiedz mi, jak ty to łączysz treningi z byciem radnym? Jak w ogóle, czy to jest możliwe, czy to jest logistycznie skomplikowane? Jak to wygląda? Znaczy to jest ogólnie trudne, tak? Bo bycie radnym, który jest sportowcem, a zarazem też jeszcze w pewnym sensie przedsiębiorcą, to naprawdę mega kombo i mega wyzwanie, więc ja się śmieję, że nie mam może rodziny, ale mam te wszystkie funkcje i po prostu one jakby są odpowiedzią na taką właśnie duże no, czas, który zajmuje rodzina, no to mi zajmuje właśnie bycie radnym i bycie na przykład przedsiębiorcą. Haczyki, coś co lubię. I mi niekoniecznie. Zapraszamy za rok. Poka mnie. Ale ciężkie ty. Ciężkie, bo to są bóle. To jest, wiesz, samo, ale samo nie, żelazko. Siłę miałem, tylko mi się syreka już. Jo, tak mówi.
Wiadomo, dawaj. Sędziu, przepraszam, przepraszam, mi się ręka zwróciła, mogę jeszcze raz. Jestem ziemniak. Ale ciężkie kolega. No bo to są bóle, więc widzisz. A to masz jak z kartykami tam. To jest kawał kulki metalowej. To jest tak kilo na pewno waży. Ty niedawno byłeś na mistrzostwach świata, tak? Dobrze? Tak, dokładnie. No, i to były mistrzostwa świata ninja w Stanach. Dokładnie, Ninja League. I opowiedz, jak to tam wyglądało w porównaniu do polskiej sceny ninja? Czy to się bardzo różniło? Czy tak samo to wyglądało? Jak twoje odczucie jako polski zawodnik, który jakby widział, jak wygląda poziom w Stanach? Więc tak, no przede wszystkim wiadomo, jest tam zupełnie inna kultura tego ninja. 15 sezonów Ninja Warrior w porównaniu do naszych 5 robi tą przepaść. No, przewinęło się tam z 2000 zawodników przez weekend. Na 5 torach jednocześnie odbywały się zawody. Startowali juniorzy, starsi juniorzy, młodzież, dorośli, elita i seniorzy. Wszystkie tory były prawie identyczne, różniły się tylko odległościami. Tak, dla dzieci wiadomo, było wszystko przybliżone. Mastersi też mieli troszkę łatwiej względem tego, co mieli normalnie dorośli. Więc jakby ogrom imprezy był zdecydowanie większy niż to, co się dzieje u nas. U nas nie ma po prostu takiej liczby zainteresowanych. Ale jeśli chodzi o poziom torów, no to do drugiego stage'a można powiedzieć, że było wyrównane. Naprawdę poziom w Polsce przez ostatnie lata bardzo się podniósł. Jesteśmy naprawdę na wysokim poziomie, co zresztą też ludzie tam zauważali i na przykład po oglądaniu relacji z ostatniego Ninja Series to mówili, że relacja live była po prostu na najwyższym poziomie. Nawet tamta po prostu była o pół poziomu niżej. Co zresztą sami ludzie, którzy to komentowali, po prostu podbijali, mówili o tym. Ninja Series jest organizowane przez twój team, Ospro. Tak, dokładnie. Przez Adriana. Adriana serdecznie pozdrawiamy. Kilka razy w roku chyba się organizują takie zawody. Także jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszamy. Można pójść cały. Ja też próbuję. Oddychaj. A on nie jest okrągły, to jest słuchajcie, kwadratowe. To jest wszystko na opak, na tym torze. Czy inaczej? To jest wszystko inaczej. Zaraz zobaczysz. A co do zawodów, jeżeli mówimy, to jeszcze w Zielonej Górze będzie... Ninja Run. Będzie Ninja Run, czyli najlepsze zawody ninjowe, które wyglądają prawie jak Ninja Warrior. No po prostu brakuje chyba tylko wody. Tak, no jeden i to też twoja jednego. Zasługa troszeczkę, tak? No bo ty chłopaków tu sprowadziłeś. Nie, no tylko moja zasługa. Kto by ich tu sprowadził? Tylko, ja nie wiem, ja nie wiem. Tylko Rafał Kasza. Nie, generalnie chodziło o to, żeby cały czas mój zamysł jakichkolwiek zawodów dla dorosłych, czy nawet dla dzieci w sumie, organizowania w Zielonej Górze, to zawsze staram się, żeby to miało miejsce w samym centrum miasta, tak? Żeby było bardzo dużo przypadkowych ludzi. No te zawody, tak? Są bardzo spektakularne, widowiskowe, to się fajnie ogląda, ale na przykład zwykli ludzie tak naprawdę mało wiedzą o tej dyscyplinie, a ja bym chciał, żeby po prostu jak najwięcej ludzi się o tym dowiadywało. A kiedy jeszcze to się odbędzie? 13-15 sierpnia. W Zielonej Górze, Stary Rynek. I co to rok, bo może zbierz, za rok to 2022. Może zobaczymy, za rok zobaczymy, jak wypali ta impreza. To na pewno co roku się odbywała jakaś impreza na Starówce związana z ninja, więc w tym roku stawiamy na Ninja Run. Ja myślę, że to impreza wypali. Jedyna rzecz, która jest taka niepewna, to zawsze pogoda, bo to będzie się odbywać na otwartym terenie, ale między kamieniczkami pod ratuszem, więc tam będzie naprawdę mega, mega klimat. Już takie zawody były organizowane, wiemy jak to wyglądało w ubiegłych latach i to bardzo ludziom się podobało, takich po prostu, którzy przypadkowo zjawili się na Starówce i mogli sobie to gdzieś tam oglądać. Ale tak mało, a tak daleko. Tak daleko. Ale to jest co? Riemerek, nie?
No tak, już mówimy o Ninja Series i zawodach i o tym, że ty byłeś na tych mistrzostwach świata w Stanach, na National Ninja League, to jakbyś mógł porównać już nie do zawodów organizowanych przez OSPRO, ale przez zawody właśnie, które tu się odbędą w Zielonej Górze, Ninja Run, do tych zawodów, które widziałeś w Stanach. To jak to byś porównał? Więc tak, no są bardzo porównywalne, naprawdę. Tory są mocno wymagające. Tam jedyne, co się różniło między naszymi zawodami, bardzo małe limity czasowe. Duża ilość zawodników, bardzo duża selekcja przez to, więc te limity czasowe były nałożone. No, tor pierwszy podstawowy była minuta 30, na drugi dali tylko 2 minuty. Bardzo wiele osób nie zdążało ukończyć tego toru w tym czasie. Na naszych torach jest około 5 minut, także tak, to jest duża różnica. To jest bardzo duża różnica. Do tego mówię, pierwszy i drugi tor były porównywalne poziomem do tego, co widujemy u nas, co spotykamy u nas na podwórku. Ale trzeci tor to już jest przepaść. Tam połączenie wspinaczki z ninja doszło do tego poziomu, że trzeci tor był sam, wszystko na same opuszki palców. Sam, po prostu chwyt wspinaczkowy. Gdzie chyba vertical limity, bujane, wszystko było na palce. Nawet najlepsi zawodnicy z elity doszli tylko do połowy trzeciego toru. Vertical limit to jest taka przeszkoda, gdzie trzymamy listewkę, jakby trzymamy desk od spodu. W ten sposób. I się przechodzi w bokiem. I jeśli chodzi o Ninja Warrior, to widziałem, że w Sasuke, czyli w oryginale, tak, ja jest w finale Vertical Limit. No i z tego, co Teofil mówi, to jeszcze... Tak, na finałach National Ninja League normalnie jest spotykana i na nikim to nie robi wrażenia. Zawodnicy muszą być na to po prostu przygotowani. Więc przez ten rok planuję właśnie mocno popracować nad tym chwytem typowo wspinaczkowym. Zacząłem współpracę z Igorem Wojcikiem, którego serdecznie pozdrawiam. Do Igora jedziemy. Jest to odpowiednia osoba do tego, dokładnie. Następny przystanek jest właśnie u Igora Grzesia. Tak więc pozostaje się szykować i za rok lecieć pokazać tam polską siłę. O tak. O, jeżdżę teraz i uczę się, bo ja nic nie umiem, to mi chłopaki tam się nauczycie. I tu masz przewyższenie. Co? Piekarnik? Piekarnik, zajmuj ten. Rzuć mi. No, my już po treningu. Dzięki wielkie chłopaki za zaproszenie. Słuchajcie, łapy piekarnik, nie wiem jak te kolejne dni wytrzymamy, ale no zabawa przednia. Myślę, że jak ktoś jest z okolic tutaj, żeby się odezwał do chłopaków. Piszcie. Na wspólny trening. Coś damy radę zrobić. To zarąbisty trener, dużo rzeczy mi wytłumaczył. Fajnie spędzony czas. Teraz idziemy jeść. Siema!